mną szczególnie wstrząsnęły takie wypowiedzi, jak stwarzano pozory, że starostwo jest gotowe poprzeć utworzenie akcjonariatu pracowniczego. Rozpuszczano informacje, że jest to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne. I w tym miejscu wypadałoby zapewne zadać pytanie, na czym polegało stwarzanie pozorów? Czy na tym, że w ślad za pismami, spotkaniami i wypowiedziami ustnymi przedstawicieli związków zawodowych, którzy opierali się na badaniu opinii odnośnie spółki pracowniczej przeprowadzonej wśród załogi PKS-u. Czy to stwarzanie pozorów polegało na tym, że myśmy reagowali niezwykle elastycznie na zgłaszane przez Was wnioski? Rozpuszczano informacje, to jest kolejne nawiązanie do audycji, że jest to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne. No, szanowni panowie, czy państwo, no więcej konkretów. Kto, kiedy, w którym dniu rozpuszczał takie informacje? Kto stwarzał pozory? Ja już może pominę takie być może w emocjach wypowiadane słowa, że rozzłościliśmy zarząd powiatu. To było dla nich nie do przyjęcia. Skoro nie do przyjęcia, to dlaczego wdrożyliśmy procedurę zbywania akcji na rzecz podmiotu, który przystąpi do negocjacji? W naszym zamyśle takim najbardziej realnym rozwiązaniem była, żeby tym podmiotem była spółka pracownicza. I wiele innych wypowiedzi z tej audycji, ale te, które przytoczyłem, myślę, oddają klimat. Chcę wszystkich państwa w pierwszym rzędzie telewizorów, słuchaczy zapewnić, że my jako zarząd powiatu niczego nie zaniedbaliśmy w tej kwestii. Niczego. Robiliśmy więcej niż nawet należało. I na bieżąco interesowaliśmy się sprawą tworzenia spółki pracowniczej. Dlatego zgłaszane zastrzeżenia w tej kategorycznej i obraźliwej formie budzą u nas emocje i niezrozumienie. I te zarzuty w ustach ludzi, którzy wyglądają. I w ustach człowieka, którego raz widziałem w przedsiębiorstwie, który deklarował się zwolennikiem tworzenia spółki i na tym się skończyło. Zadajcie sobie panowie sami pytanie o waszą skuteczność. Przecież wielokrotnie apelowaliście do załogi o włączenie się w proces tworzenia spółki. Były na terenie przedsiębiorstwa rozwieszane odpowiednie plakaty zachęcające. I słusznie, bo to było najlepsze rozwiązanie. Mimo to, iż wielokrotnie byliśmy obrażani, na przykład w styczniu 2013 roku zarzucano nam, iż celowo zadłużamy spółkę, nie dbamy o majątek firmy. Wręcz sugerowano, że wyprowadzamy dla naszych kolegów partyjnych środki ze spółki, no, co było już taką kosmiczną bzdurą. Ale skoro takie argumenty przytaczaliście, to proszę powiedzieć konkretnie, tu i teraz, kto z nas, kto z tej trójki siedzących członków zarządu, czy z przedstawicieli samorządu powiatu krośnieńskiego sprzeniewierzył środki spółki? Kto komu, ile i kiedy wpłacił? Na jakie konto? Ze swojej strony tytułem wstępu może tyle. Jeśli będą inne.